Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkich widzów kanału, szczególnie gorąco witam osoby urodzone 1 lipca. Moi kochani, składam Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszych urodzin, dużo szczęścia, zdrówka, pomyślności, wszystkiego najlepszego, dużo, dużo miłości, pieniędzy, wszelkich łask i bogactw, które Wam są potrzebne do prawidłowego rozwoju, do wzrostu, także tego wewnętrznego wzrostu. Oraz moi kochani, no aby przede wszystkim Wam się darzyło jak najlepiej dla Waszego najwyższego dobra, bo wiadomo, że zazwyczaj sobie składamy takie standardowe życzenia, powielamy pewien szablon, ale dla każdego coś innego stanowi wartość i tak naprawdę czasami my sami nie wiemy, co tak naprawdę w naszym życiu jest istotne, ale Wszechświat wie to doskonale, więc życzę Wam po prostu, aby Wszechświat działał tutaj dla Waszego najwyższego dobra, tak abyście po prostu na co dzień otrzymywali dokładnie to, czego potrzebujecie. Dla wszystkich osób urodzonych 1 lipca przygotowałam taką szybką wróżbę urodzinową. Mam dla Was, kochani, asa mieczy. Takiego asa z rękawa, można powiedzieć. Co oznacza as mieczy? No oczywiście, jak to miecze, jak to królestwo mieczy. Jest on związany bardzo mocno z umysłem, z intelektem, także tutaj absolutnie nie kierujemy się emocjami, tylko taką chłodną, powiedziałabym, kalkulacją, ale to dobrze, dlatego że chłodna kalkulacja czasami jest nam potrzebna, dlatego że też ten as mieczy oznacza nam pewne pozbycie się złudzeń co do danej osoby bądź sytuacji. I to jest pozytywne dla nas, z tego względu, że lepiej po prostu dokonać tutaj takiej realnej oceny sytuacji, aniżeli mamić się jakimiś takimi właśnie złudzeniami, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Co jeszcze as mieczy może oznaczać? Przede wszystkim jakieś błyskotliwe myśli, które do Was przychodzą. Czyli na przykład macie jakiś problem, no i nagle pojawia Wam się w głowie rozwiązanie tego problemu. Tu nie bez przyczyny ten miecz pokazany jest w takiej łunie światła, bo właśnie takie logiczne myślenie rzuca tutaj światło na pewne sprawy, czyli to, co do tej pory wydawało się być może zagmatwane, teraz się wydaje takie oczywiste, jasne, wiemy jak się zachować, wiemy jak powinniśmy rozwiązać dany problem, wiemy po prostu co zrobić w danej sytuacji, więc może się pojawić takie eureka, ja wreszcie wiem, jak to zrobić, czemu o tym wcześniej nie pomyślałem, nie pomyślałam, bo przecież to było takie proste rozwiązanie, na przykład. No na pewno też as mieczy oznacza inteligencję. To, że jesteśmy osobami, które potrafią używać słów, potrafią używać takich naprawdę trafnych argumentów, więc jesteśmy dosyć takimi, powiedziałabym, trudnymi oponentami w rozmowie. Lepiej nie wchodzić z nami w jakieś tam polemiki słowne, potyczki, bo my tutaj mamy na wszystko argument. Więc to jest taka właśnie władza umysłu, także inwencja twórcza, pewna kreatywność, pomysłowość. To jest bardzo potrzebne, zwłaszcza jeżeli na przykład macie taką pracę, która jest związana z tym, że musicie coś wymyślać, że cały czas robicie coś nowego, musicie rzucać na przykład świeżymi tematami, jesteście powiedzmy dziennikarzami czy kimś w tym rodzaju. Osobami, które po prostu muszą mieć otwarty umysł. Co tutaj w uczuciach może nam pokazywać as mieczy? No przede wszystkim takie związki, gdzie bardziej patrzymy przez pryzmat zdrowego rozsądku, aniżeli gdzieś tam przez porywy serca. Czasami po prostu taka kalkulacja, taki troszeczkę chłód uczuciowy. No taki, powiedziałabym, związek, gdzie może te uczucia nie są do końca okazywane, więc dla niektórych ten as mieczy może być właśnie taką zachętą, aby czasami też partnerowi od czasu do czasu okazać te swoje uczucia, nie tylko właśnie taki zdrowy rozsądek. Być może to jest też kwestia tego, że trzeba tu poruszyć jakieś tematy, po prostu jakieś ważne sprawy w Waszym związku, no, które domagają się po prostu wyjaśnienia, poruszenia. I być może nie będzie to łatwa rozmowa, ale poradzicie sobie z nią i ta rozmowa być może będzie właśnie zmierzała do rozwiązania jakiegoś Waszego problemu, który pojawia się w relacji,
Być może będzie zmierzała do wyjaśnienia czegoś, także ona może mieć tutaj rzeczywiście bardzo pozytywny kontekst, mimo wszystko. No, może być wymiana rzeczowych argumentów podczas tej rozmowy, bo tutaj rzeczywiście używa się takich konkretów, powiedziałabym, w asie mieczy. Można się zastanawiać na przykład nad dalszą przyszłością waszego związku. Być może dopiero kogoś poznajecie i być może ta osoba pretenduje do jakiegoś tam waszego partnera na przyszłość. I możecie tutaj mieć inspirujące rozmowy z tą osobą. Na przykład nadajecie na tym samym poziomie intelektualnym, czyli dobrze wam się ze sobą rozmawia, chociaż czasem wdajecie się w jakieś polemiki, ale pod warunkiem, że traficie na osobę, która również lubi takie potyczki słowne, no to to może być nawet całkiem inspirujące i ciekawe. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, zawodowe, tutaj bym powiedziała, że no co niektórzy mogą zatrudniać się do jakiejś pracy. Czyli oczywiście rozmowy kwalifikacyjne, być może negocjowanie warunków zatrudnienia, być może negocjowanie stawki, jaką będziecie otrzymywać. Czasami po prostu właśnie musicie się wykazać elokwencją, pomysłowością, kreatywnością, bo tego się po prostu tutaj od was wymaga. Więc to będą tego typu zadania do realizowania właśnie, gdzie będziecie musieli błysnąć swoim intelektem. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, często mi as mieczy pokazuje jakieś takie zabiegi. Zazwyczaj raczej niewielkie, jakieś nie bardzo skomplikowane, ale po prostu jest ta konieczność dokonania jakiejś takiej interwencji chirurgicznej, jak to się teraz mówi, taka chirurgia jednego dnia, medycyna jednego dnia, czyli takie właśnie szybkie zabiegi, po których pacjent już następnego dnia praktycznie może być wypisany do domu. Czasami as mieczy jest kojarzony z wyrostkiem robaczkowym. No i tutaj oczywiście również układ nerwowy, układ oddechowy się kłania, więc jeżeli macie problemy właśnie z tymi układami, to też warto im się przyjrzeć dokładniej. Tak wygląda, moi drodzy, taka skrócona, ogólna wróżba dla was. Mam nadzieję, że okazała się pomocna, że przekazane tutaj informacje w jakiś sposób będziecie mogli wykorzystać w swoim życiu codziennym. Ja wam jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin. Pozdrawiam wszystkie osoby urodzone 1 lipca. Do zobaczenia i do usłyszenia, kochani.